Dziękujemy za korzystanie z naszych linii. Za opóźnienia serdecznie przepraszamy. Windu, 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 przyjedź. Przyjedź, Nate, bo już nadchodzą, pukają w drzwi. Przepraszamy, pociąg jest opóźniony o godzinę. Za opóźnienie serdecznie przepraszamy. Papi! Tą jedną akcją rozwaliłem cały Crane? No to nieźle. Pobiegnij, Eve. No staram się przecież, ale gra mi nie pozwala. I'm running out of time. O Jezus. Na chwilę pada puścić. To się nie da w tej grze. We're good now. I'm getting nervous. Let's get moving. Agreed. Let's find a way to get past here. No spoko. Laser bezpieczeństwa nas ochroni. Odróżnia ludzi od Native'a. Widzisz? Nic się nie dzieje. Co jest? Dlaczego zrobił się czerwony? Bo nie takie, jakbym chciał. Ach, okej, okay, dobra. Już, I see. Tylko jeszcze ten kontener musi tędy przejechać. Och. Jedzie. Tak bardzo typowe, co? Zagrania. No dawaj, dawaj. Dasz radę, Eve. Dobra, skorelujmy to. Jednak przejdźmy sobie tam ładnie. Hit. Oj, daj spokój. Postaram się, no co zrobisz. Jak dotknę, to dotknę, no będą dotknięte. Tam nic. To są elementy wspinaczkowe jakieś. May I have your attention? Undeclared shipments have been detected. All supervisors, please inspect your respective lines. Ha! Nice. Wieżyczki. Nie ma tam jakiejś znajdźki. Gra mnie o niczym nie informuje, nie będę w takim razie korzystał i ryzykował życiem. O Jezus! Dapus. Dobrze mi szło. Szlak by to trafił. I całą tą drogę jeszcze raz. Najgorsze, że jak się będę spieszył, to prawdopodobnie zepsuję jeszcze raz, bo to... Dlaczego miałbym teraz nagle poradzić sobie lepiej? W gruncie rzeczy, nie? Jak on tu nie mógł przejść? Chyba wiem. Nie, może jednak nie wiem, a może wiem. A, sprytnie.
szlak. Dobra. Otwieraj. Tym można było to w gruncie rzeczy przeraszować, jakbym się uparł. Tylko nie jest to domyślna rzecz, którą należy zrobić. Szlak. To było blisko. W którą stronę mam iść? Tam. O, siemano. Siemano! Jeszcze więcej HP. No tak, bo mam za mało. No, jestem znajdźko. Znajdźko znajdywaczem. Nie. Nice. Run. Attention, please. All processes will be suspended shortly due to inspection delays. Nice. Udało się. Przeżyłem. Tory też były złe. Piesek! Nie spodziewałem się takich ekscesów. Piesek był słaby wcześniej. Ale im dalej w las, tym bardziej... To ma sens. Dobra. Zawsze zapominam, że mogę użyć tej drugiej z rzędu komendy. Nie lubię używać tych lin, więc staram się przyspieszać. Tak, ale chciałbym się jeszcze dostać tu. No! To było szukane, nie? Ześliznęła się. No. Otwieraj. Otwieraj!
ostateczny materiał polimerowy. Trochę don't care, szczerze mówiąc, ale... Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, tak? Tak. Aż to sprytne było takie, żeby pierwsze, tylko że tutaj też powinno być ograniczenie czasowe, a oni go nie narzucili dla tego typu hakowania. Uważam, że to błąd, ale co? No, fakt. Okej. Okay. Mówiłaś o jakiejś drabinie, nie? No! A tu jest drabina. A ja się tak wysilam. Wścieknę się. Dobra, dało się, dało się. Jestem na drabinie. Jestem na drabinie i hop-siup w kominie, czy jak... nie pamiętam. Nie, 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 no. Hamowa. Dobra, dotarłem do miejsca, w którym skończyliśmy. Dokładnie skończyliśmy tam, po drugiej stronie, bo spadłem stamtąd, zdenerwowałem się i musiałem wychodzić. Przeszedłem tutaj, planowałem jeszcze kawałek przejść może, żeby przypomnieć sobie, jak to się właściwie chodzi, gra i tak dalej, gra i śpiewa. Tymczasem okazało się, że tutaj musieliśmy coś zhakować, a potem tutaj jest brama Do not enter before opening the gate, stop, caution. Także generalnie wchodzimy tam, nie chciałem robić tego bez was, bo spodziewałem się, że te drzwi oznaczają, że będzie tam coś ciekawego. Jesteśmy teraz bliżej tej windy. Z winda orbitalna, przynajmniej tak? Dobrze pamiętam? Tak dałem w tytule, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Winda orbitalna. To miejsce było... Kojarzy mi się w ogóle z dwoma grami, ale jednej nazwy nie pamiętam. Była jakaś taka polska gra, która próbowała zrobić first person shootera konkurencyjnego do Call of Duty z bardzo podobną mapą, ale no ta mapa oczywiście była też w tych scenach dorzuconych po pokonaniu dema. Także już miałem przyjemność tę scenerię widzieć. Jest mega imponująca, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wszystko jest. Dźwięk wydaje się zbierać, PS5 wydaje się zbierać. No dobrze, nie mam chyba punktów umiejętności, czy mam? Mam jeden, ale jeden to mi się nie przyda na tym etapie. Dobrze! Ale moment, to jak ja mam tu przejść? Nie mam tarczy żadnych. Przeciwnicy. Dobra, niech ja sobie przypomnę, dobra. Tutaj mam... Muszę się przesuwać. Szybko strzelają. Wow! No w ogóle jeszcze sobie przeciwnicy tutają. Tej wieżyczek? Dobra, będę musiał, słuchajcie, tego przeciwnika spróbuję zbejtować, żeby przyszedł. No. Nie, nie chcę przejść, to znaczy, że nie mogę przejść. Ło! No! Będzie wesoło. Dobra. Nie wiem, ale nie ma tu za... Halo! Co ja dostałem od wieży? Jak? No co jest? Halo! Stoję za kawerem! Ona mi robi numery, halo! Potem jest jeszcze jedna wieża, która się zdesynchronizowała z pozostałą dwójką, świetnie.
Musiałbym dobiec tam, no bo biec dalej w prawo nie dam rady. A! No i zginąłem teraz. No, no, Jezus. Dziabnij butli, łagam. Dobra. Raz. Dwa. O nie! Kurde, mol, no co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co ta gra we mnie rzuca? Ciekawe jak długo tylko. No czemu tak się dzieje? Podejdziesz tu? No. Gnij. O, nice. Przeszkadzaj mi. No, dawaj! Dobrze, dobrze, Iw, dobrze. Dobrze jest, idziemy. Kliknąłem na czas. Jest człowiek. Przejść tak tam chyba, co? Dobra. Git. A to nie człowiek. Znaczy człowiek. O kurde no. Ja nie wiedziałem, kto jest kim na początku. Zakładałem w ogóle odgórnie, nie wiem dlaczego, że Eve jest androidem. Nie mam pojęcia. Ona sama nie zakładała, że jest androidem. I w sumie koniec końców... No niby jest, no. W sensie, no jest, no. Jest po prostu w pełni mechaniczna. To jest przejście? No nie widzę. Nie. Nie! Się nie zacznij ruszać, błagam. Dobra, jak tam przejść teraz? Wejście, on tam nie cykana, będę musiał to jakoś sprytniej zrobić, gdzieś indziej. Dobra, przejdźmy. Może w drugą stronę chyba, co? Dobra. Biegnij! Iw! Jezus! Nie! Bo to jest fajnie zrobione, że te samochody normalnie przed... się kręcą. O! Czy reagują na te uderzenia? Jestem tak... Oj, jestem tak zesrany. Bo one mnie potrafią zabić jednym strzałem. Z działka. Dobra, muszę Dobra, tu będzie chyba miejsce do schowania się, co? Dobra, mamy to. Mamy to. Git. Co to, mol? Halo! Co to za... Owad! Owad, idź stąd! Owad, nie przeszkadzaj mi. No owad! Halo! Możesz lecieć sobie jeść moje suche żarcie w domu? Molu? Będziesz mi latał przed twarzą, rozpraszasz mnie. Mam dużo ryżu w szafce, idź sobie zjedz. Nie denerwuj mnie. To wskazówka, że chowaj... Unikaj wieżyczek i dostań się do... Dzięki! Wiem, że mi to trochę zajmuje, ale to jest straszne. Nie wiem teraz, czy dalej w tę stronę, czy przeskoczyć po... Nie wiem, po co... Robot! Straszne to jest, serio. Moduł rozszerzenia bukłaka. Ciekawe, ile mogę mieć maksymalnie bukłaka. Już chyba o to ostatnio pytałem. Dobra, chyba jestem nagi! Biegnij, Eve!
Dokładnie. Żadne Night Eba nie będzie tak denerwujące jak ta wieżyczka. No wieżyczki w tej grze jest najgorsze, co nam od zaoferowania. W sensie najbardziej na razie mnie sponiewierały. Nie wiem, czy zginąłem od czegoś tak często jak od wieżyczek. Wydaje mi się, że zdarzyło mi się zginąć od wieżyczek w trzech albo czterech miejscach. To jedyny przeciwnik, który mnie zabił tyle razy. Agencja Kosmiczna Orka. Przyszłość jest w niebie. Od wind orbitalnych po osobiste generatory. Od dronów towarzyszących po ogromne statki kosmiczne. Naszym celem jest być liderem w branży kosmicznej. Od Ziemi aż po najodleglejszą gwiazdę w kosmosie. Agencja Kosmiczna Orka. Twoje wrota do przyszłości. Następna reklama wyświetli się za 3 sekundy. Kup premium. Hit. O, ale nice. Mega fajne. This is the orbit elevator. Tak. Contamination is spreading here as well. And it seems to be much worse. Ciekawe, gdzie tu jest Alpha Night Eba i czym jest Alpha Night Eba, który tutaj sobie żeruje. Shall we go? Which way should I be boarding? To the right. It's not too far. Tam? Trzeba się rozejrzeć. O, patrzcie, ile zwłok. Te zwłoki mogą mieć jakieś fajne dane. No, znając życie jest zamknięte i pewnie w tych zwłokach są rzeczy do otwarcia tej windy. Moja służba to była przyjemność. Resztę powierzam tobie, dowódco. Niech światło padnie na przyszłość ludzkości. Zrobiłem to tak jakbym się zastanawiał, wiecie. Co on tam właściwie napisał? Nie zostało nam wiele amunicji. Poza tym nie działa na nich zbyt dobrze. Komunikacja też siada. Będziemy musieli walczyć na ślepo. Broń do walki wręcz się sprawdza, ale to zbyt niebezpieczny dystans. Ile jeszcze wytrzymamy? No nie wytrzymaliście za długo. Centrum Kosmiczne Rafaela. To jest, Rafaela. Czemu powiedziałem Rafaela? Bo oglądałem ostatnio Yu-Gi-Oh! The Abridged Series. He's here, God Cards! Nothing can stop me from realizing my plan of terrorizing the entire world! Rafael. Gin. To dobra, za karę dostaniesz odwet. Za karę dostaniesz odwet. Nice. Pieski są dobre do zabijania, bo mają tylko dwa punkty bloku. Więc bardzo łatwo ich wybić z równowagi. Sobie mogę wysadzić tutaj te rzeczy, ale lubię walczyć w tej grze. Jest mega fajny ten system walki. Przestań wygadywać te bzdury. Nigdy więcej cię nie zostawię. Czy będziemy żyć, czy umrzemy, będziemy razem do końca. Przestań płakać i wstawaj. Idziemy do kolonii razem. No tak jak z jakiegoś filmu wojennego, nie? Nie pierdol! Nie zostawię cię tu! Próbowałem zrobić też ten taki pogłos, który wynika z wybuchów zawsze w tle. Ale nie, to się nie da zrobić jednym głosem, jak się tego nie ćwiczy. A no właśnie, on nie mówi, że nie zostawi, a to nie chce być ciężarem. Zostaw mnie tu. W końcu narażę cię na niebezpieczeństwo. Przepraszam. Nie mogę z tobą iść. Uwielbiam. Jakieś Brothers in Arms, Szeregowiec Ryan, takie rzeczy. Świetne filmy. Ja nie umiem w udawanie tych głosów. Może mi się kiedyś poprawi, jak będę się słuchał regularnie, potem montując, to będę wiedział, co poprawiać w takich rzeczach. Centrum, które właśnie znajduje się z bramą do kosmosu, zostało zbudowane w pamięci Ojca Innowacji Technologicznych i Rozwoju Kosmosu Rafaela Marksa. Wszyscy nasi pracownicy starają się zapewnić doznania godne jego imienia. Klienci korzystając z usług pasażerskich w pierwszej kolejności powinni udać się do windy osobowej. Można wówczas z łatwością odprawić się za pośrednictwem terminalu. Centrum zapewnia kompleksową obsługę do automatycznego rejestrowania bagażu do kontroli bezpieczeństwa podczas odpraw. W przypadku jakichkolwiek niedogodności lub pytań prosimy o zgłoszenie się od najbliższego punktu informacyjnego. Możesz także uzyskać pomoc od służących z serii Arisa. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić naszym klientom komfortową podróż w kosmos. Dziękujemy za korzystanie z naszych linii. Za opóźnienia serdecznie przepraszamy. Dziękujemy za skorzystanie z PKP Winda Orbitalna.
Windu, przyjedź. Przyjedź, Nate i Boy już nadchodzą, pukają w drzwi. Przepraszamy, pociąg jest opóźniony o godzinę. Za opóźnienie serdecznie przepraszamy. To teren łowiecki, miejsce, w którym mogą zaspokoić głód. Jesteśmy dla nich tylko zdobyczą. To koniec. Nasz los jest przesądzony. Stawianie oporu niczego nie zmieni. Uwolnienie jednego małego świata niczego nie zmienia. Jezus. Dobra, tu mogę pewnie, tu miałem wchodzić. No to popróbujemy tam wejść. Co to jest? Szok. Can you try and see if there's a way to power it from the map data? Sure. Wait, co to jest, jak przytulasz do ściany? Co to za reakcja postaci? Nie chcę wiedzieć. Powiedziałbym coś, ale... Chciałem powiedzieć, że dobrze, że... Że przy tym się nie wypina też specjalnie. Ale to, że mi to przyszło do głowy, źle o mnie świadczy. Tu, tak? Beta, okej, dobra. Czy to jest gamma? Nie wiem. Czy fi? Kurde, nie pamiętam. No z fizyki powinienem nawet kojarzyć te... I'm looking at it. There should be an alpha nativa at the contamination source. Ła, ja wybuchłem. Bardzo mi się podoba, że to zrobiłeś, gościu. No, strzelaj do niego. Nie wiem, co zrobiłem, ale to było bardzo fajne. Dobra, to ciebie już znamy. No to w ogóle nawet nie ma tych bloków, bo... Dobra, chodźmy, zbierzmy wszystkich. Zobaczymy, ile im zabierze moje kółko. O. Okay. Sayonara. Doskonałe, uwielbiam. Walka z dużą ilością przeciwników tutaj też jest tak fajnie zrobiona, odkąd mam już wszystkie te zdolności i mogę je regularnie wykorzystywać. Mistrzostwo. Fajne te pułapki. Zostawili mi taką mackę, jakbym chciał przypadkiem wejść górą. Serio? Dobra, idę zabić. No. W ogóle mam zamontowany ten... chyba kręgosłup? Który daje prądem przeciwników. Mistrzostwo świata teraz, tylko widzę, że ma taką strasznie śmieszną animację, bo to jest taka mała iskierka, która na nich przeskakuje. Jak na tak pompatyczną grę z takimi efektami specjalnymi, to ta mała iskierka jest strasznie śmieszna. Wow. Bro? A tam jeszcze coś przeżyło? Już nie. Generalnie, jak się dowiedziałem, że ja jestem, zawsze zapominam, jak to się, Andro Eidos,
a oni są Netiba i wszyscy pochodzimy od jednych ludzi w jakiś sposób, to nic się dla mnie nie zmieniło. Jakby Andro Eidos od początku mieli eksterminować Alpha Netiba, Netiba ogólnie, więc dalej nie widzę problemu, żeby się tym zajmować. To nawet jeśli to są dwa pochodne gatunki, no to któryś musi wymrzeć. Tak jak... W sensie oni, ich zadaniem jest zamordowanie nas, więc dlaczego ja miałbym się przejmować mordowaniem ich, no nie? Jestem świadomym organizmem, ale też chcę przeżyć. Tak samo ostatnio miałem przyjemność oglądać, no to może już w trakcie gry będzie, żebym mógł to też na YouTube'a wstawić. A co mam zrobić? Pomarańczowy. Aha, co? Okej. Aha! Co? Czemu nie mogę tu przejść? No. Aha, bo nie dokończyłem. Nie rozumiem czemu tak. Aha, bo muszę najpierw przejść niebieskim. Okej. Czyli tu muszę najpierw przejść pomarańczowym. Rozumiem. Nie, tym. O! Fajne, dobra, jeszcze raz, podoba mi się. No i git. Bardzo fajne. Fajnie, że mają w ogóle dużo różnych sposobów na hakowanie, że to nie jest takie monotonne. Hello from the other side. No, więc tak samo miałem okazję ostatnio oglądać i czytać właściwie mangę Tokyo Ghoul'a. Bardzo popularna zresztą, pewnie większość z was kojarzy. No i tam miałem podobne przemyślenie, że był w pewnym momencie taki moment o próbie, znaczy próbowali się zastanawiać nad współistnieniem. To jakaś tam postać, współistnieniem dwóch gatunków, z czego jeden jest drapieżny w stosunku do drugiego. No i oczywiście w normalnych warunkach, jeśli ofiara byłaby w stanie wyczyścić cały gatunek, który jest jej drapieżnikiem, to prawdopodobnie by to zrobiła. Nie? Rozumiem, że to mogłoby być złe dla całego ekosystemu. Natomiast generalnie, jeśli ofiara mogłaby sprawić, że drapieżnika nie będzie, to by tak zrobiła. I nie widzę w ogóle szans na współistnienie dwóch gatunków, gdzie jeden jest drapieżny w stosunku do drugiego, jeśli oba są sentient, czyli świadome, nie? I zdolny, ze zdolnością do abstrakcyjnego myślenia, jak człowiek. Gdzie wykryto źródło ciepła, coś się wije pod skażeniem. Wezmę trochę próbek. Będą macki. Nie. Mi się to miejsce bardzo podoba. Chucky! Twardy jesteś. Palce? A. Zawsze zapominam. Dobrze, że oni zbyt szybko nie powstają, bo tak jak były te gluty, które wybuchały. Masakra. Łowczyni skrzynek. 200 skrzynek otworzyliśmy, słuchajcie. Mistrzostwo świata. Jak zobaczyłem, że oni tu są, to chciałem ich wysadzić, ale niestety gra mi nie pozwoliła, bo nie miałem amunicji do wysadzania. No trudno, może tamtych wysadzę. Czy to wszystko są wybuchowe rzeczy? Chcę to otworzyć, to wysadzić. Gdzie są? Myślałem, że to beczki. Nie! To nie są beczki. Tak. Otwórz! No dobra, to nie takie trudne. Szczerze to powinienem go chyba śledzić, co? Ten laser. Tak będzie najprościej.
No i co? Czy mogę? To jest do wciśnięcia? A tak, tam jest wciskadełko, no. Take the supplies and get out. Czarna róża znów zakwitnie. Podoba mi się nazwa Czarna róża. Na pewno będę chciał kiedyś zmienić strój jeszcze. No bo, ale ten założyłem tuż idąc do gwiazdy kontynentalnej, więc stwierdziłem, że nie będę aż tak. Dawaj, robociku, co tam masz? Moduł ulepszenia drona. No trochę już mi to niepotrzebne, ale czemu nie? Mogę to zbierać. Straciliśmy wszystkich bliskich. Nadszedł czas zemsty. Życie obywateli jest w naszych rękach. Wytrzymajcie do odjazdu ostatniej windy orbitalnej. To co, jaka zemsta, jak wy tylko chcecie przeżyć do czasu, aż wszyscy uciekną z... Oj, bardzo nie. Straciliśmy łączność z jednostką kontrolną. Nie mogę. Ja się zbyt stresuję i mi to blokuje, jak robię takie głupoty. Myślę, że zostali zaatakowani. Musimy ruszać. Nie możemy tu zostać. Jest zbyt niebezpiecznie. Jest ich zbyt wielu. O nie! O nie! Dobra, zbyt wielu. O. Come on! Tak od razu? Proszę mi nie zabierać HP. Cenię sobie swoje HP. System padł! O nie, nie mogę tak mówić. Udało się odciąć zasilanie. Ruszamy do punktu zbiórki. To zasadzka! Gincie, potwory! Tak, gincie, potwory, no. Wiemy, jak wszystkim poza projektem Eve dobrze idzie zabijanie Nejciba. Śmieszne, że dorobię takiego dasha, tylko musiałbym wiedzieć, kiedy tego używać. To nie jest takie proste. Gincie, potwory! O, kiedyś się nauczę. Nie, dawno was nie było. Ja specjalnie dla was tę umiejętność ulepszałem. Bo od razu jej użyję. O, po to. Świeci. O, no to naprawdę jest na razie najbardziej przesiąknięty Nightiba teren, jaki widziałem w tej grze. Chodź, piesku, chodź. No, przeszkadzasz mi. No i co zrobiłeś? Pieska zabiłem. Chciałem się pobawić z pieskiem. O, będę mógł zobaczyć, jak wygląda czarna róża. No chodź. Chodź. Muszę się pobawić tobą. Dobrze ci poszło. Okej. Tak, nie mogę się wstrzelić. No, prześlizgnąłem. Dobry unik. Salut.
Wszyscy walczyliśmy dobrze. Nie smućcie się. Umrzemy za ludzkość. Jaka śmierć jest bardziej chwalebna? No, nie przeszkadzaj mi w moim cringe'owym czytaniu rzeczy. Jestem dzisiaj głośny i pełen energii, tak? Dlatego będę taki dziwny. Normalnie jestem spokojniejszy, ale mam dzisiaj strasznie dużo energii. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu. Dobry dzień. To był dobry dzień po prostu. Dobry dzień, dobry tydzień. Tak, tak, tak. Pokażcie mi tą czarną różę. Ale do niej potrzebowałbym jakichś fajnych włosów. Nie, nie, nie. No, z tym... czerwonych, z... no... Absolutnie, ale czarna róża... No marzyłem, o, żeby zrobić z niej gotkę przez chwilę, no. Muszę ją założyć. So just how many orbit elevators were there on Earth? Before the war, there were a total of 4 orbit elevators. Then what about the rest? This is the only one left. The other 3 were destroyed during the war. Thanks to this, the colony was able to continue transporting supplies for quite some time. That was a relief. But it could have been saved for the Alpha. That's true. Okej. Skillsy? No dawać mi skillsy. To może kiedyś zacznę używać to. Czy ja chcę ją przebrać? Nie, może jeszcze za wcześnie. O, mam jakiś nowy kręgosłup? Dobra, to na razie zostajemy w tym stroju. On mi się podoba. A potem docelowo chciałbym zostać gotką. Niektóre postacie z anime, takie typowe gotki, to były tak mocne, śmieszne charaktery. Ja uwielbiam te takie psycholki śmiejące się, nie? Jakbym mógł zrobić tutaj Juno. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Juno z... chyba pierwsza Yandere, jaką znałem. Juno z pamiętnika Future Diary, czyli to było... Kurde, nie pamiętam już nazw anime po japońsku, jak ona się nazywało. Future Diary. O kurde, nieważne. The power. It doesn't reach here. Wait. Nirai Nikki. Musiałem sobie przypomnieć, jak jest przyszłość po japońsku. Co ty mówisz? A, jest muzyka bossowa. Can't wait. Jej, pamiętam cię, chcę. Chodź, bo ty masz fajne kombosy. Nie będę mógł sobie przypomnieć bloki dobrze. No to Najiba. Zastanawiacie się pewnie, jak poszło naszemu głównemu bohaterowi. Będziecie musieli na to chwilę poczekać. Widzimy się już w następnym odcinku.